Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj lekcja z takiego poziomu już bardziej zaawansowanego. Nie jest to lekcja absolutnie dla uczniów na poziomie podstawowym. Ostatnio na lekcji uczeń robił opowiadanie, no i chciał opowiedzieć o jakiejś tam randce, no i chciał powiedzieć, że było fajnie ją pocałować. No i zaczął się zastanawiać, pytał, jak on to ma przetłumaczyć. Ja wtedy poprosiłem klasę całą, ok, no to zastanówcie się, jak byście to przetłumaczyli. Każdy tam swoją wersję proponował i ostatecznie jakby padły takie trzy wersje. It was nice to kiss her. It is nice to have kissed her. It was nice to have kissed her. W tym kontekście, który on określił, pasuje tylko i wyłącznie jedno zdanie, mianowicie to pierwsze. I teraz dlaczego nie te inne? Całkiem niedawno robiłem też właśnie lekcję o bezokoliczniku przeszłym, bo to jest tak naprawdę kwestia bezokolicznika normalnego, teraźniejszego, to kiss, albo bezokolicznika przeszłego i wtedy dajemy to plus have plus trzecia forma lub ed. Całować jest regularne, czyli ed. O tym wszystkim już mówiłem właśnie w tym filmiku o bezokoliczniku przeszłym, ale powtórzę jeszcze raz. Mamy dwie takie pary, one wszystko ładnie pokazują. Wszystkie te zdania są absolutnie poprawne. I zobaczcie, tu macie bezokolicznik normalny to be i tu też normalny to be. Normalny to znaczy teraźniejszy. Ale tu jest początek teraźniejszy it is, a tu jest początek przeszły it was. Natomiast tu mamy dwa razy bezokoliczniki przeszłe. To have been, mówimy po prostu dosłownie o czasowniku być, czyli gdzieś tam ktoś był. Natomiast podobnie tak jak tu jest początek teraźniejszy it is, a tu jest początek przeszły it was. I teraz uwaga. Jeżeli bezokolicznik macie normalny, czyli teraźniejszy, czyli ten to be i ten to be, to ta czynność, czyli tutaj bycie, tyczy się tej płaszczyzny czasowej, co jest wyrażona tu, czyli w głównym orzeczeniu. Czyli it is teraz jest fajnie, czyli teraz on gdzieś tam jest. It's nice to be here. Czyli fajnie jest być tutaj. Teraz, teraz. I tu są też te same płaszczyzny czasowe, czyli to bycie tyczy się tej płaszczyzny czasowej. Czyli fajnie było tam być, gdzieś tam, there, czyli tam, tak? It was nice to be there. Fajnie było wtedy, właśnie być wtedy. Czyli te dwie czynności się dzieją równolegle. Natomiast jeżeli jest bezokolicznik przeszły, to ta czynność wyrażona bezokolicznikiem przeszłym jest cofnięta w stosunku do głównego orzeczenia, ok? Czyli to było wcześniej niż to. I to było wcześniej niż to, tak? Tu jest równolegle, a tutaj jest cofnięta czynność. Czyli it is nice, my to akurat przetłumaczymy, cieszę się. It's nice to have been there. Czyli teraz się cieszę, że wcześniej tam byłem. No i tu jest czas przeszły, że było fajnie i tu jest cofnięcie, czyli jeszcze wcześniej, tak jak tu by był czas past perfect, czyli za przeszły. Czyli przetłumaczymy to, no fajnie było, że tam byłem jeszcze wcześniej, czyli gdzieś tam na przykład był i na drugi dzień sobie pomyślał, no fajnie było, ok? Że jeszcze wcześniej gdzieś tam był. Inne podobne pary. It's nice to drink coffee with your friends, tak? Bezokolicznik normalny. It was nice to drink coffee with your friends. Czyli to i to dzieje się wtedy, co to i to. Czyli teraz jest fajnie i teraz sobie piję, tak? Czyli tłumaczymy, no fajnie jest napić sobie, albo ogólnie w teraźniejszości, fajnie jest pić sobie kawkę z swoimi przyjaciółmi. Albo w przeszłości było fajnie napić się, czyli wtedy było fajnie i wtedy piłem kawę. A tu już widzę bezokoliczniki przeszłe, czyli czynność jest cofnięta. Czyli it's nice to have drunk coffee with your friends. Cieszę się, że napiłem się kawy z twoimi przyjaciółmi. I to nie znaczy, że było fajnie. Znaczy, pewnie było fajnie, ale ta czynność, to ta struktura w ogóle tego nie wyraża. Ta struktura mówi tylko tyle, że cieszę się, że z nimi się napiłem. Być może było tak naprawdę beznadziejnie. No raczej nie, no ale teoretycznie jest to możliwe. Natomiast te czynności mówią, że autentycznie było fajnie. Fajnie jest napić się. I tu to samo, czyli cofamy czas jeszcze do tyłu. It was nice to have drunk coffee with your friends. Czyli któregoś dnia cieszyłem się, że miałem szansę się z nimi napić kawy jeszcze wcześniej. I teraz wracamy do naszych trzech zdań. Czyli uczeń chciał powiedzieć, no fajnie było się z nią pocałować, czyli on miał na myśli, że fajnie było w danym momencie i wtedy ją całował. Czyli musi być bezokolicznik normalny, bo są te same płaszczyzny czasowe. A że było to w przeszłości, no to musi powiedzieć it was. Czyli właśnie tylko wyłącznie pierwsze zdanie to wyraża. It was nice to kiss her. Drugie zdanie, it's nice to have kiss her, co mówi, no to wszystko omawialiśmy, tak? Że teraz. A tu jest cofnięcie, bo jest bezokolicznik przeszły. Czyli cieszę się, że ją pocałowałem. Tak to przetłumaczymy. I też nie wiadomo, czy było fajnie, czy nie fajnie, czy dobrze całowała, czy niedobrze. Nie to chcemy wyrazić. On się cieszy, że ją pocałował. No pewnie było fajnie, no, ale równie dobrze może teoretycznie było beznadziejnie. Natomiast tutaj, to tak jak tutaj te pary
drugie zdanie w każdej tej parze, czyli jeszcze cofamy do tyłu przeszłość, która jest tutaj. Czyli it was nice to have kissed her, czyli było fajnie, znaczy cieszyłem się, że ją pocałowałem, czyli znowu to jest przeszłość, czyli na przykład na drugi dzień, tak? Czyli była randka, pocałował ją i na drugi dzień on wciąż był zadowolony, tak? Czyli cieszył się, że jeszcze wcześniej ją pocałował. Dzięki.